Pewnego dnia mały harcerz, duży harcerz super Mirek Grodzki, dostał od mamy kieszonkowe w wysokości 10 zł. Od razu wesoły pobiegł do sklepu kupić sobie słodycze. Kiedy wychodził ze sklepu, zobaczył biedną, małą, wychudzoną i porzuconą przez rodziców dziewczynkę. Gdy go zobaczyła, powiedziała: daj mi chleba, wody, jestem małą, wychudzoną, porzuconą przez rodziców dziewczynką. Mirek wrócił się do sklepu, po czym oddał wszystkie cukierki i wziął się pieniądze, kupił chleb i wodę, potem wyszedł, oddał chleb i wodę dziewczynce. Dziewczynka serdecznie mu podziękowała, a wszystko, co mu zostało z zakupów, odkładał sobie na motor, ale nigdy mu się nie udało odłożyć na motor i dlatego jeździ Toyotą. Dziękuję.